If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a move day. I get one done in a second if you wait. I fly down the track to get it. Ja naprasowałem bardzo dużo, popadało dzisiaj rano, więc zwozimy. Możecie zobaczyć. Zestawy są na razie u wuja, te małe snopki stugu układam z tatą tak na zmianę, on coś tam robi, ja coś tam robię. No tutaj już połowa pola zwieziona. Będziemy tak walczyć, nie? Ja jeszcze do prasowania mam 17 hektarów, więc jeszcze sobie poprasuję. Trochę ponagrywam jeszcze, bo mało nagrywałem, mi się nie chciało. Chciałem, żeby ta robota jakoś szła. No, ze żniw też mam ponagrywane, ale to będziemy montować w swoim czasie. Bo teraz jeszcze się nie da. No. A w nich plaga kradzieży. Kuba siedzi w ciągniku i się śmieje. No, coś zaczyna padać. No dobrze, że dzisiaj słomę wozimy. Gorsza pogoda trochę, to trzeba jakoś ten czas spożytkować. Ja układam stóg, chłopaki tam wożą, Mirek z Kubą, a kuzyn Kuba ładuje. No i tak sobie radzimy. Teraz na razie jeszcze sprzed domu, więc jest blisko, to tam praktycznie ja nic nie czekam, tylko mam cały czas kogoś do rozładowywania, nie? No. Tu trochę mniejsze snopki mi się trafiły, może bardziej zagęszczone. To później się trochę ten stuk, kurde, widzicie, tu jest szpara i później od razu jest po całości, nie? Ale zaparte jest, to się nie rozjedzie, nie? Trzeba jakoś to, kurde, planować, tak? Żeby nie było lipy, nie? Sprasowałem już ponad 2000 rolek. Trochę usług jeszcze, jak zawsze mi wpadnie. Przysług, usług, różnie to można nazwać. No. Ja tam na to nie jestem nastawiony, ale wiecie, jak jest, zawsze coś tam się komuś sprasuje, coś. Jak już się jedzie. Także tak sprawy wyglądają. Tu widać, że snopek od miedzy, bo trochę zielonki, ale to zawsze od miedzy. Tak jest. Zwozimy słomę, znaczy chłopaki już zwożą drugi dzień. Ja trochę im pomagałem w pierwszy. Wczoraj prasowałem, to mnie nie było. Ej, wierzysz, że u was silnik jest w ogóle inaczej zrobiony niż u nas? Bo dzisiaj wam dmuchaliśmy tego John Deere'a, to wy macie gdzie indziej chłodnicę od klimatyzacji i kurde, i interkulera nie macie do góry. Tego. No, także wozimy. Dwa zetory chodzą tu. Pojechaliśmy, bo to kawałek 15 km od domu. No te 45 rolek, 60 czy 50 jest. Nie pamiętam, ile już naprasowałem tego. No 150, bo my robimy 150 rolki. No, także dwie działki, to są 2 hektary. Młody Kuba pojechał na to 3-hektarowe. Tam jest więcej słomy i po prostu tak to się działa tutaj. Bizonem muciliśmy. Nasz znajomy mucił naszym starym kombajnem, bo od nas kupił kiedyś. No i co? I kurde, tu będziemy teraz wozić obornik, wapno. I będziemy orać i będzie rzepak na przyszły rok. Może dalej trochę gorzej z pryskaniem, ale kurde, ziemia dobra, więc rzepak też nawiezie tą ziemię i będzie fajnie, bo tutaj jest jednak potrzeba czegoś właśnie, coś innego niż zboże i kukurydza, żeby tą ziemię trochę użyźnić. No także widzicie, układamy 7 rzędów,
No i do góry to teraz ułożymy akurat na po jednym na środku, na tej przyczepie chyba, a na drugiej będziemy układać po prostu dwa rzędy i będziemy pasami spinać, bo to kawałek jest do jechania, a tu jest akurat na tej przyczepie gorzej spiąć. Ogień na tłoki. Tak muszę tu przyjechać, kurde. Tak daleko, ale no co? Nie wejdzie, nie, choćbyśmy się zesrali. No, wjeżdżamy do chaty. Udało się przetransportować ten pierwszy zestaw. Jeszcze raz tam pojadę, bo jeszcze jest jedna działka wcześniej. No, tu możecie zobaczyć, jak się spaliło. Masakra. Budynek do zburzenia, nie wiem jak z tymi obok. Nie wiem. No, a Jacek z Mirkiem, druga ekipa, drugim John Deere'em zbierają tutaj, koło domu, żeby nie tracić czasu po prostu. Bo wiadomo, Zetor trochę wolniej pojedzie, a te kilka rolek brać specjalnie. Jest na 7. Będę dość duży stół, szeroki robimy. No jednak tu musi wejść tej słomy trochę. No i 150 to to wysoko. Ale no kurde, trzeba to jakoś się pomieścić. No i kolejna działka. Ja zostawiam ciągnik, zamieniam się z Kubą młodym. Jadę do chaty, jadę pracować dalej, a oni tu będą zbierać. Także jest przesiadka po prostu. Ja jadę dalej w transporcie. Jak widać, jadę już z tym motorem, już kawałek jadę. Ale akurat tam to musiałem się trochę skupić, bo jednak przez dużą wieś się przejeżdża, to trzeba jednak patrzeć z tym słomą, czy cię ktoś nie wyprzedza na trzeciego, bo to później wiadomo jak jest. Pan Irek wektorem wjeżdża, Rostelmaszem. To jest coś wielkości tukańca naszego. Też właśnie z tamtych lat było. Bo my właśnie kupiliśmy. No także trzy Zetory chodzą w transporcie, bo chodzi mały Zetor i dwie Fortery. Ale tak zwykle. Dwa John Deere ładują, ładowarka rozładowuje w domu. Ludzi jest, to trzeba korzystać. Kurde, dobrze, że te pasy były bezpieczniej. Dobrze, że te pasy były bezpieczniej przez tą wiochę. No ja to bym tak spiął, ej, od tego ucha do tamtego tylko. No ja też tak myślałem, ale mówię, dajcie przez górę, bo to się dociska całość. Weź mi, rozepnij się. Jak oni to zrobili? Gdzie się zarąbałeś? W piątku tam. Ale od razu na tym polu, czy na tym następnym? No na tym następnym, nie? A mocno? No tak, żebym nie wyjechał sam, nie? Aha. Już to... czułem, że to się zgadza. A później? Dalej? No jak mnie już popchnął, to pojechałem, nie? Aha. Tam jest taka, ja pamiętam, że już kiedyś się ktoś tam zakopał i jakoś tak pchałem. No, no. I możliwe. Mi się przypomniało dopiero, jak się pieprzył. Uuu, ale szczur tam przeleciał. No tu są takie szczury, że ja pierdzielę w tym. Tu jest najwięcej tych szczurów. Duży? Taki kotek. No. Jadymy. Ale to idzie. O kurwa, tak idzie, żebym wyleciał z drogi.
tym roku słomy mało. Mało. Dużo mniej niż w zeszłym roku. Ale za to prasa dopracowana robi bardzo ładne snopki w tym roku. Ładniejsze niż w zeszłym. W zeszłym roku już była podjechana. Łańcuchy już były do wymiany na koniec sezonu, bo było słychać. No ale jeszcze przemęczyliśmy poplony, łąki i pierwszy i łąki teraz na wiosnę. Także kurde, no, no chodzi lepiej, nie? Chodzi dużo lepiej. Dużo zrobiłem na usługę, bo zrobiłem z 600 rolek na usługę, z czego 200 zrobiłem małych. Więcej zrobiłem. 700 zrobiłem z 300 małych, 400 dużych na usługę. Także już trochę tych rolek też jest. U wuja naprasowałem 850, do nas naprasowałem 1100-1200. Także jest, jest trochę tego towaru. Poszło. Kilka ładnych rolek siatki. No i co? No i zwozimy. Jeszcze nam trochę zostanie, jeszcze ze 150 rolek. Ale jeszcze nie są naprasowane, bo jeszcze jest niewymucone tam, gdzie mamy to zwozić. No i nic, no tak powoli się życie toczy, nie? No, każdy już by wolny chciał mieć. Bateria mi się rozładowała, szybko włożyłem nową. Akurat mam przy sobie, bo wziąłem drona. Każdy wolny już by chciał mieć, a jeszcze tę końcówkę, no tam chłopaki jadą, zaraz będą jechać, a... O kurwa. Aj. Kurde, no nie ma hamulców.